1 marca to data, która w całej Polsce czczona jest od wielu lat na różne sposoby. W tym roku jedną z form upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wojewódzki turniej poezji i prozy, którego motywem przewodnim są niezłomni bohaterowie. 24 lutego w Ropczyckim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe. W powiecie ropczycko-sędziszowskim każdego roku kultywowana jest pamięć o tych, którzy ponieśli największą ofiarę za wolność ojczyzny. Propagowanie patriotyzmu, szczególnie wśród młodych mieszkańców, odbywa się w różnych formach, poprzez przywoływanie wspomnień i podkreślanie znaczenia faktów historycznych na bieg wydarzeń i aktualny czas. Naszym obchodom towarzyszy wystawa, którą wypożyczyliśmy z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, która również była prezentowana w Radzie Powiatowej w Ropczycach. Wiem, że będzie również towarzyszyła finałowi wojewódzkiemu konkursu poezji i prozy. Także planujemy również 1 marca uroczystą mszę świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego z przepięknym koncertem 50 muzyków ze szkoły muzycznej. Wojewódzki turniej poezji i prozy przebiega pod hasłem Zawsze Wierni. To konkurs recytatorski skierowany do uczniów, nad którym honorowy patronat objął prezydent Polski Andrzej Duda, a także marszałek województwa podkarpackiego i podkarpacki kurator oświaty. Inicjatorem konkursu jest prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Bogumiła Stec-Świderska. Jest to konkurs, który po raz pierwszy miał miejsce w ubiegłym roku, w 2016 w Wiercanach. Tam w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się przede wszystkim takie przesłuchania wojewódzkie. Dzisiaj jest to już konkurs, który swym zasięgiem przede wszystkim obejmuje powiaty ościenne i gromadzi naprawdę rzesze uczestników. W naszych powiatowych eliminacjach występuje dzisiaj 39 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Również po raz pierwszy są to uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Konkurs to okazja do pielęgnowania historii i honorowania największych bohaterów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dawali wspaniałe dowody męstwa i odwagi. Daje on także możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów artystycznych. Chcemy również zachęcić młodzież do tego, aby poznała tajniki warsztatu recytatorskiego, krasomówczego, aby przede wszystkim potrafiła również radzić sobie z opanowaniem stresu, takich sytuacji stresogennych, ale również, żeby młodzież nie miała tej bojaźni występu przed publicznością, szerszą publicznością, ale była pewna swoich umiejętności, swoich możliwości, ale również pewna swojego przekazu. Chodzi nam o to, aby te przekazy były bardzo emocjonalne, takie pełne empatii i wrażliwości, aby przywróciły pamięć o tamtych czasach, ale również pozwoliły zastanowić się młodzieży nad wartościami, które należy pielęgnować teraz. Młodzież biorąca udział w konkursie wybierała utwory ambitne, wzruszające, skłaniające do refleksji. Zaprezentowałem utwór Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci. Przygotowywałem się dość solidnie chyba, ale niedługo, gdyż 2 tygodnie. Zaprezentowałam wiersz pod tytułem Inka. Przygotowywała mnie pani Danuta Bielecka. No i bardzo mi się podobały przygotowania i cieszę się, że mogłam wystąpić w takim konkursie. Przygotowałam utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli patrona naszej szkoły, pod tytułem Do matki. Jest to wiersz, w którym można wyrazić swoje uczucia do matki i w tym również do ojczyzny. Skąd udział? Chciałam oddać cześć właśnie żołnierzom wyklętym, ale również osobom, które przeżywały lata wojny, lata rozpaczy. I dzięki temu właśnie wierszowi mogę oddać te uczucia, które oni mogli czuć. I bardzo się cieszę, że właśnie mogę wyrazić te wszystkie uczucia. Konkurs organizowany z myślą o uhonorowaniu niezwykłych obrońców granic kraju przygotowany był w każdym calu. Konkurs cudownie przeprowadzony. Mówiłam, zachwycona jestem dekoracją, zachwycona jestem atmosferą. No naprawdę i tyle młodzieży, czyli może nam, mogą nam serca rosnąć, że no, nie mamy straconej młodzieży, że ta młodzież rzeczywiście chce odkrywać tą prawdziwą historię. Podczas eliminacji najlepsi w swoich kategoriach wiekowych okazali się Kacper Kojder z gimnazjum nr 1 w Ropczycach oraz Karolina Chmielowiec z zespołu szkół imienia księdza doktora Jana Zwierza w Ropczycach. Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowało się w sumie 5 osób ze szkół gimnazjalnych i 3 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych. Finał turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach 8 marca.